Dzisiaj pokażę wam kolejne kultowe intro, tym razem do utworu Dream On zespołu Aerosmith. Świetny kawałek i właśnie bardzo rozpoznawalne intro, które z jednej strony moim zdaniem nie jest zbyt trudne, ale z drugiej strony, tak jak już zapowiedziałem, akordy w nim mogą was nieźle zaskoczyć. No to do dzieła. Zaczniemy właśnie od akordów. Pierwszy akord to jest F-moll. A dokładnie F-moll na C w przewrocie od kwinty. Drugi akord to C-moll. I teraz w trzecim akordzie zaczyna się robić ciekawie. Mamy coś takiego. Jeżeli weźmiemy same te trzy dźwięki, czyli C, D i As, to mamy tak naprawdę C sus 2 z podwyższoną kwintą? Ale tak naprawdę cały kontekst tego akordu jesteśmy w stanie usłyszeć, kiedy dodamy do tego dźwięk, który jest grany na gitarze basowej, czyli jest to dźwięk F. I wtedy ten akord zabrzmi tak. I już to tak naprawdę zamienia się w akord F-moll 6. Kolejny akord brzmi tak. I znowu te same trzy dźwięki mogą stworzyć nam coś dosyć dziwnego. Jest to tak naprawdę C5, czyli par chord C, ale z obniżoną sekundą. Ale gdy dodamy znowu ten dźwięk F w basie, to powstaje nam akord F9 z małą sekstą. Po tym zawiłym akordzie mamy już troszeczkę prostsze rzeczy. Wracamy do naszego F-moll na C. Po czym mamy coś takiego. I jest to tak naprawdę C7 sus 4. Albo możemy też powiedzieć, że jest to F sus 4. Z C jako najniższy dźwięk. Po czym sięgamy tutaj i tworzymy tak naprawdę par chord F z dźwiękiem C znowu w basie. Polecam poćwiczyć te akordy na początku na sucho, czyli zmieniamy je tylko lewą ręką, tak żeby przyzwyczaić się do tych zmian powoli, zanim zaczniemy dodawać jakikolwiek rytm. Tak naprawdę to, na czym się skupiamy, to żeby znaleźć sobie wygodną pozycję do chwytania każdego z nich. Przejdźmy do rytmu, jaki tutaj występuje, który jest dosyć prosty. Można grać go kostką, palcami, albo tak jak ja gram zazwyczaj, czyli kostką i palcami. Ale tak naprawdę wszystkie te sposoby są ok, wszystkie brzmią fajnie, więc wybierzcie ten, który jest dla was najwygodniejszy. To, co jest rzeczywiście istotne, to żeby grać to w odpowiedni sposób. Czyli na ćwierć nutę, na każde raz, dwa, trzy, cztery, gramy tak naprawdę tylko te dwie najwyższe struny G i B. Czyli mamy coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Czasami, zwłaszcza na początku w pierwszym akordzie w piosence i czasami w niektórych tych następnych akordach słychać wszystkie trzy dźwięki. Oczywiście się tym nie przejmujcie, bo on może wybrzmiewać. To, czego natomiast nie powinno być słychać, to są te trzy najgrubsze struny, więc starajcie się prawą ręką zawsze tłumić te struny tak, żeby nic wam nie przeszkadzało w brzmieniu tych trzech najwyższych. To, co gramy pomiędzy tymi ćwierćnutami, to jest dosyć delikatnie, na pewno delikatniej niż te dwudźwięki, struna G. Będzie to wyglądało tak. Raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i. Czyli w całości, gdy połączymy i te dwudźwięki, i ten pojedynczy dźwięk, mamy coś takiego. Raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i. Dołóżmy teraz zmianę akordów. Zauważcie, że ten ostatni akord, czyli ten par chord F na C,
kończymy na ostatniej ćwierćnucie, czyli nie dogrywamy do końca taktu, tylko mamy coś takiego. Za drugim razem, gdy dojedziemy do naszego power akordu F, wracamy szybko do tego naszego susa i potem szybko na F mol, na C i z powrotem do susa. Czyli będzie wyglądało to tak. I teraz następuje moment, w którym wychodzimy trochę wyżej w górę gryfu. Mamy taki kształt. Czyli nasz F mol odprymy tym razem. W nagraniu słychać głównie te dwa najwyższe dźwięki, czyli As i C. Ale Joe Perry na żywo często gra cały trójdźwięk. I tutaj już nie akcentujemy tych nut na I, przynajmniej nie słychać tego w gitarze, akcentuje to pianino. Po czym przesuwamy się na ósmy i szósty próg, mamy taki dwudźwięk G i B flat. A potem lekkim slajdem przesuwamy się o dwa progi w dół i mamy dwudźwięk F i As. Czyli cały ten takt będzie wyglądał tak. Teraz mamy cały takt grania tylko dwóch dźwięków Des i C na strunie G, lekko zwiększając natężenie, co wprowadza niezłe napięcie. I teraz mamy taką melodię. Mamy coś takiego. Zaczynamy od struny G, od tych samych dwóch dźwięków, tylko że gramy na szóstym progu. Przesuwamy się potem z piątego na trzeci i wracamy na piąty. Kolejne cztery dźwięki będą wyglądały tak. Czyli gramy znowu ten dźwięk Des na szóstym progu struny G. Potem przenosimy się już na kolejną strunę i gramy trzy dźwięki. Piąty, szósty, ósmy próg. Tutaj wchodzimy slajdem na ten ósmy próg. I teraz będziemy się cofać o jeden dźwięk, po czym iść o dwa do przodu. Mamy szósty, ósmy, dziewiąty. Po czym wracamy do ósmego i idziemy ósmy, dziewiąty i slajd do jedenastego. Czyli mamy coś takiego? Od poprzedniej struny. I teraz będziemy mieć najfajniejszy motyw, czyli nasze bardzo szybkie zagrania hammer-on i pull-off, takie trille 32-kowe. Czyli mamy z 9 na 11 próg szybki hammer-on i pull-off. Po czym cofamy się na 8, 9, dokładnie po tych samych dźwiękach co skala. Slide na 6. Slide na 4. I teraz końcówka wygląda tak. Czyli przeskakujemy na drugi próg, cały czas nie ruszając palca z tej struny i z drugiego progu robimy slajd na pierwszy. A potem o oktawę, czyli 12 progów z tego dźwięku C, przenosimy się na 13 próg, też na dźwięk C. Dosyć szybko. Cała partia od narastania będzie wyglądać tak. Czasami na żywo Joe Perry kończy tą całą zagrywkę takim likiem właśnie. I to jest tak naprawdę całe intro. Zagram teraz wolno dłuższy fragment. Mam nadzieję, że ta lekcja Wam się podobała i nauczycie się doskonale grać całe to intro, a może nawet cały utwór. Napiszcie w komentarzu pod spodem, jakie inne kawałki powinienem pokazać na tym kanale. No i oczywiście, jeżeli chcecie go wspierać, zostawcie lajka i suba. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Ćwiczcie, bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Cześć.